Witamy na Network Expo Polska Arena Gliwice. Pierwsza w Polsce impreza integrująca twórców niezależnych mediów. Przyjedź i bądź częścią tego wydarzenia. Poznaj fascynujących ludzi, wymień doświadczenia i spotkaj się ze swoim ulubionym youtuberem. Network Expo Polska 29 września 2024. Szczegóły na www.networkexpopolska.pl Ponad pół miliona metrów kwadratowych emocji, ponad 50 wystawców i tysiące uczestników z 800 miejscami parkingowymi do dyspozycji. Wartościowe debaty, ciekawe prelekcje, chwila na muzyczny relaks największa impreza integrująca niezależne media w Polsce Network Expo Polska. Spotkajmy się w Gliwicach 29 września 2024. Wszystkie informacje znajdziesz na www.networkexpopolska.pl. Dziękujemy i do zobaczenia! Podcast geopolityczny. Przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. Na samym wstępie zapraszam państwa na Network Expo Polska. Arena Gliwice 29 września 2024 roku. Targi mediów społecznościowych. Spotkanie z niezależnymi twórcami, z twórcami podcastów, kanałów na YouTubie, w innych na innych platformach. Społecznościowych, tych, którzy dostarczają Państwu niezależnych opinii, niezależnych komentarzy, niezależnych informacji. Spotkajmy się w miejscu, gdzie ludzka inteligencja przewyższa sztuczną jak głosi hasło tej imprezy. Arena Gliwice 29 września 2024 roku. Będę tam miał swój stolik, będzie się można ze mną spotkać, porozmawiać, otrzymać autograf, dedykację na książkach, także tych książkach, które są już wycofane z, z dystrybucji, których nakłady właściwie się praktycznie skończyły, więc te ostatnie egzemplarze będą jeszcze do, do nabycia na Expo w Gliwicach. Zachęcam do wejście na stronę, do odwiedzenia strony networkexpo-polska.pl Link do tej strony znajdziecie Państwo w opisie, w komentarzu do tego, do tego odcinka podcastu. Zachęcam do angażowania się w mediach społecznościowych w promocję tego wydarzenia i do zobaczenia w Arenie Gliwice. A tymczasem w dzisiejszym odcinku trzy tematy, one będą oczywiście wokół tematycznie wizyty Andrzeja Dudy, prezydenta Andrzeja Dudy w Kijowie. Natomiast nie sama tylko i wyłącznie wizyta będzie przedmiotem mojego komentarza w dzisiejszym odcinku, także te słowa wypowiedziane przez Andrzeja Dudę podczas wywiadu dla kanału Zero w pociągu relacji Kijów-Przemyśl oraz no, sytuację, w której niemiecki koncern zbrojeniowy oszukał Polskę, nie dostarczył zamówionych pocisków artyleryjskich, oraz temat włączania się Sztabu Generalnego w bieżącą narrację polityczną, w propagandę polityczną. Zastanowimy się, czy to w ogóle ma jakikolwiek sens. Zachęcam Państwa do subskrybowania kanału, do udostępniania tego filmu, do komentowania, lajkowania i przechodzimy do pierwszego tematu. Część mediów głównego nurtu w Polsce informuje opinię publiczną, że Polsce rzekomo ma brakować miliona sztuk amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm. Ma tego brakować w magazynach, ponieważ, no, zdaniem właśnie takich mediów jak na przykład Rzeczpospolita, tyle Polska potrzebuje, aby, cytat, skutecznie bronić się przed potencjalnym atakiem Rosji. Koniec, koniec cytatu. To ma być jeden z takich podstawowych wniosków tego nowego etapu wojny na Ukrainie, który obserwujemy od 2022 roku. Widać, że wielu dyżurnych ekspertów, dyżurnych komentatorów, ale także wielu polityków właśnie mówi o tym, że tym fundamentem obrony przed potencjalnym atakiem Rosji ma być ten milion sztuk amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm w polskich magazynach. Pomijam już jakby absurd, abs, absurd tego stwierdzenia, że milion sztuk amunicji ma Polskę uchronić od jakiegokolwiek ataku. To warto się przyjrzeć temu, co rzeczywiście zrobiono w, w obszarze. Właśnie zapewnienia zdolności artyleryjskich w wojsku polskiemu. Pamiętajmy jednak, że najlepszym gwarantem bezpieczeństwa i zapobiegania różnego rodzaju zagrożeniom na arenie międzynarodowej jest sprawna dyplomacja i sprawne służby specjalne, sprawny wywiad, elastyczna dyplomacja nowoczesna. Strategia polityki zagranicznej, polityki wielowektorowej, dostosowanej do obecnych trendów geopolitycznych, a nie trzymanie się kurczowo doktryn sprzed, sprzed 100 lat. To warto mieć cały czas na, na uwadze. Natomiast tutaj. Rząd w Warszawie podjął takie działania już kilka miesięcy po rozpoczęciu tego nowego etapu wojny na Ukrainie w lutym, po lutym 2040, 2022 roku i zamówił około 50 tysięcy sztuk pocisków właśnie kalibru 155 mm od niemieckiego koncernu zbrojeniowego Rheinmetall. Mamy sierpień 2024 roku, i Polska nie otrzymała ani jednej sztuki. Agencja Uzbrojenia, czyli organ, który podlega pod, jednostka, która podlega pod Ministerstwo Obrony informuje, że od tej umowy odstąpiono w lipcu ubiegłego roku, ponieważ były problemy z realizacją tej umowy przez podwykonawcę, natomiast no, warto się przyjrzeć, kto miał być tym podwykonawcą. Niemiecki Rheinmetall miał to rzekomo zlecić wyprodukowanie tej tego zamówienia dla Polski południowoafrykańskiej firmie Rheinmetall Denel Munition, czyli właśnie takiej spółce zależnej. No, Rheinmetall niemiecki ma tam 51% udziałów. no Jak się okazuje, te dostawy do Polski zostały zablokowane, czy w ogóle realizacja tego kontraktu została podobno zablokowana politycznie. Wiemy doskonale, że Republika Południowej Afryki jest członkiem grupy BRICS, jest państwem, która, która nie chce eskalowania wojny na Ukrainie. i Podobno nastąpiły tutaj obawy, moim zdaniem prawdopodobne, że ta spora część tej amunicji po prostu trafi na, na Ukrainie, nastąpi eskalacja tej, tej wojny i zostało to zablokowane. Czy koncern Rheinmetall mógł to inaczej zrealizować? Oczywiście, że mógł, ma takie możliwości, natomiast widać tutaj ten opór przed. Hmm, Rozniecaniem tej wojny do większej skali. Wbrew zresztą temu, co mówią media głównego nurtu, to nie jest wojna pełnoskalowa, jest to wojna o charakterze ograniczonym, która toczy się na bardzo ograniczonym obszarze części terytorium Ukrainy. Natomiast widać, że takie państwa, nawet jak Niemcy, nie chcą eskalowania tego konfliktu, nie chcą eskalowania tej, tej wojny. Co do polskich możliwości produkcji, produkcji tych pocisków 155 mm, to. Tutaj dane są bardzo różne. No. Przeważnie mówi się o 20 do 30 tysiącach sztuk pocisków 155 mm produkcji rocznej w skali, w skali roku, no to jasno pokazuje, że Polska ma bardzo ograniczone możliwości i bardzo zastanawia ten wojowniczy ten bardzo taki agresywny ton, jaki przyjmują politycy w Warszawie w kontekście konfrontacji z Rosją, kiedy Polska tak naprawdę ma bardzo, ale to bardzo ograniczone możliwości własne produkcji amunicji. Jeżeli Polska jest w stanie. Produkować zaledwie 30 tysięcy pocisków rocznie tego najbardziej popularnego kalibru amunicji artyleryjskiej. To, o czym my w ogóle mówimy, widać, że Niemcy blokują dostawy. W przypadku jakiegokolwiek większego konfliktu na obszarze państwa polskiego, Polska pozostałaby tak naprawdę no, w bardzo nieciekawej sytuacji, mówiąc bardzo delikatnie, ponieważ byłaby zdana w dużej mierze na własne siły. no Trudno sobie dzisiaj wyobrazić, aby Niemcy przyszły z jakimś wielką pomocą w przypadku do, właśnie jakiegoś zagrożenia dla Polski i wielkich dostaw amunicji, skoro już teraz, w okresie, kiedy Polska nie toczy, Bezpośrednio żadnej, żadnej wojny. Są takie problemy z dostarczeniem zaledwie 50 tysięcy sztuk amunicji przez, przez Niemcy. Należy tutaj jeszcze dodać jedną bardzo ważną rzecz, że Polska nie ma zdolności do produkcji prochu wielobazowego, czyli tego najbardziej uniwersalnego do produkcji amunicji. To jest wręcz niewyobrażalny skandal, że Polska przez 3, ponad 30 lat nie była, tak zwana Trzecia Rzeczpospolita, nie była w stanie wybudować. Linii produkcyjnych w zakładach w Pionkach do produkcji prochu wielobazowego, że nie ma Polska dzisiaj możliwości produkcji nitrocelulozy potrzebnej do, do, do właśnie produkcji nowoczesnego prochu. Polska musi proch importować. No To jest wręcz niewyobrażalne i dziwi tak naprawdę ta buńczuczność polityków w Warszawie, którzy w sposób tak często agresywny wypowiadają się na temat, na temat wojny na Ukrainie czy na temat właśnie relacji z Rosją, te pogróżki pod adresem Rosji, mówienie o tym, że Polska powinna dołączyć do koalicji państw NATO, które powinny zestrzeliwać pociski, różnego rodzaju właśnie pociski nad, nad Ukrainą rosyjskie, no, to jest moim zdaniem przerost formy nad treścią. Będę to komentował za chwilę do, jakby w kontekście wizyty Andrzeja Dudy Prezydenta Andrzeja Dudy na Ukrainie. Natomiast no, widać, że Polska dzisiaj jest w bardzo trudnej sytuacji, jeśli chodzi o swój przemysł zbrojeniowy. Polska nie produkuje nowoczesnego prochu. Polska ma bardzo ograniczone możliwości produkcji amunicji artyleryjskiej i Skąd ta buńczuczność, skąd ta agresja ze strony decydentów państwa polskiego? Polska nie ma żadnego interesu, nie tylko we wspieraniu militarnym Ukrainy, ale Polska w ogóle nie ma interesu w udziale w żadnej wojnie i trzeba to za każdym razem podkreślać. W sobotę, 24 sierpnia 2024 roku, prezydent Andrzej Duda złożył wizytę w Kijowie, gdzie wziął udział w uroczystościach z okazji 33. rocznicy niepodległości Ukrainy. Na samym wstępie warto zauważyć, że naprawdę niewiele głów państw wzięło udział w tych uroczystościach. Uroczystości odbyły się w centrum Kijowa. W żaden sposób nie były zakłócane. Tutaj też warto zauważyć, że cała ta narracja mówiąca o tym, że Ukraina jest objęta pełnoskalową wojną, pełnoskalową agresją rosyjską i tak dalej, nie mają pokrycia w rzeczywistości. Wojna toczy się na niewielkiej części terytorium Ukrainy, działania kinetyczne obejmują punktowe tak naprawdę cele na, na Ukrainie. Te, te uroczystości mogły się odbywać pod gołym niebem, tak naprawdę w żaden sposób niezakłócane przez żadne naloty, itd., tak tak więc tutaj warto mieć to na uwadze. Druga sprawa, którą trzeba też pod, podkreślić, to fakt kwestionowania i na Ukrainie, i poza Ukrainą legalności urzędowania. Wołodymira Zełenskiego jako prezydenta Ukrainy. 20 maja 2024 roku wygasła kadencja prezydencka Zełenskiego i zgodnie z konstytucją Zełenski no Powinien złożyć urząd, powinien go przekazać następcy. Wybory się na Ukrainie nie odbyły. Trwają oczywiście spory konstytucjonalistów, prawników, zarówno na Ukrainie, jak i poza Ukrainą, jak wspomniałem. Natomiast warto podkreślić, że ustawa o stanie wojennym nie stoi wyżej w hierarchii prawa niż Konstytucja Ukrainy, stąd wielu polityków na arenie międzynarodowej po prostu nie uznaje Zełęckiego jako urzędującego prezydenta Ukrainy. Ta niewielka, tak naprawdę, reprezentacja głów państw z okazji 33. Powstania państwa ukraińskiego, no też pokazuje, pokazuje dobitnie, jak bardzo dystansują się, jak bardzo wiele państw dystansuje się wobec wspierania dzisiaj Ukrainy. Podczas, tego, podczas konferencji prasowej, w, zorganizowanej w formacie tak zwanego trójkąta lubelskiego, czyli Polski, Litwy i Ukrainy. Gdzie wystąpili właśnie Załęski prezydent Duda i premier, premier Szymonite, premier Litwy, pani premier Litwy. Warto zauważyć, że Andrzej Duda wypowiedział ważne słowa, które nie zostały przytoczone, nie zostały przytoczone przez kancelarię prezydenta RP, nie zostały opublikowane na stronie kancelarii prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a to dotyczyło tak naprawdę kwestii konferencji lutowej w Paryżu, kiedy Została poruszona sprawa zestrzeliwania przez NATO rosyjskich rakiet lecących nad terytorium Ukrainy. I tutaj prezydent Andrzej Duda powiedział wprost, że kwestię zestrzeliwania tych rosyjskich rakiet nad terytorium Ukrainy poruszyła Polska. Przyznał się oficjalnie, że to Polska poruszyła właśnie na konferencji w Paryżu te kwestie. No, to jest moim zdaniem niezwykle niekorzystne dla państwa polskiego, że Polska staje w awangardzie krajów, które chcą konfrontacji z Rosją, które chciałyby zestrzeliwać rosyjskie rakiety, wchodzić w taką bezpośrednią konfrontację z państwem rosyjskim. To jest absolutnie niezrozumiałe, skąd wynika ta, Geopolityczna nadgorliwość państwa polskiego. Oczywiście wiemy doskonale, jak wygląda podporządkowanie Polski pod Stany Zjednoczone. Ja mówię, że, nie że, że to budzi oczywiście wątpliwości i tak dalej, ale każdy, kto dokładniej przygląda się mechanizmom geopolitycznym, rozumie, skąd tak naprawdę wynika to bycie. Polski w awangardzie, to tak naprawdę to wybieganie przed szereg decydentów w Warszawie, które jest, no nie ma żadnego pokrycia w faktach. Wiemy doskonale, że Polska nie ma systemu obrony powietrznej, który byłby w stanie sprostać nowoczesnym wyzwaniom pola walki czy przestrzeni walki. Polska nie ma systemów artyleryjskich, które byłyby w stanie uczestniczyć. Większym konwencjonalnym konflikcie. Polska nie produkuje, jak już wspomniałem, dzisiaj, prochu wielobazowego. No trudno mówić o jakimkolwiek, jakiejkolwiek autonomii strategicznej państwa polskiego, co zresztą sam Andrzej Duda przyznał. W wywiadzie dla kanału Zero w pociągu jadącym z Kijowa do przemyśla prezydent Duda udzielił wywiadu redaktora Arlecie Bojke, gdzie wspomniał kilka, gdzie powiedział bardzo wiele rzeczy, tak naprawdę. Pytanie, czy to było zamierzone, czy, czy, czy nie. Niemniej jednak wspomniał prezydent Duda, że Polska od początku tej nowej odsłony wojny na Ukrainie od 22 roku przekazała Ukrainie pomoc wartą 3,3% PKB, to jest według oficjalnych danych ponad 100 miliardów złotych i oczywiście tutaj nie mówimy, nie wlicza się w to tej pomocy indywidualnej, której Polacy przekazali. Podejrzewam, że w to nie wlicza się także pomocy w postaci świadczeń opieki zdrowotnej dla Ukraińców w Polsce, paliwo Orlenu, które było przekazywane nieodpłatnie i tak dalej, i tak dalej. Całe zrzutki, zbiórki. To są, to są ogromne pieniądze przekraczające moim zdaniem znacznie tę kwotę 100 miliardów złotych, chociaż ona i tak jest porażająca, biorąc pod uwagę bardzo zły stan gospodarki państwa polskiego, ogromną inflację i trudy, które wszyscy ponosimy. Natomiast prezydent Duna zaczął wymieniać także konkretne liczby i warto je przytoczyć. Powiedział, że w sumie Polska dała, podkreślam, dała Ukrainie. Prawie 400 czołgów. Biorąc pod uwagę y, różny sprzęt ciężki, służący do walki, to jest według prezydenta Dudy prawie 1000 sztuk ciężkiego sprzętu. Czołgi T-72, czołgi PT91 twardy, leopardy, transportery opancerzone, bojowe wozy piechoty, ko kołowe transportery opancerzone Rosomak, armatochałbice Krap, wyrzutnie rakiet, samoloty Mig-29, śmigłowce, yy, uzbrojenie, mnóstwo amunicji, yy, sprzęt strzelecki i tak dalej, i tak dalej. To są, to są ogromne kwoty. Są eksperci w Polsce, którzy uważają, że Polska przekazała około 40. Procent potencjału wojsk lądowych. To są niewyobrażalne kwoty to jest niewyobrażalna ilość pomocy, jaką Polska udzieliła Ukrainie, w zamian otrzymując no co otrzymując, w zamian? Zastopowanie ekshumacji ofiar ukraińskiego ludobójstwa na narodzie polskim, czczenie ludobójców jak Bandera i Szuchewicz, wywieszanie zbrodniczych, ludobójczych, czerwono-czarnych flag na Ukrainie. To jest coś niewyobrażalnego, jak Polska jest dzisiaj traktowana przez Ukrainę i Prezydent Zresztą Andrzej Duda doświadczył tego osobiście, będąc ośmieszonym przez publicznie przez, prezyden, przez no właśnie, pytanie czy prezydenta Zełęskiego, przez Wołodymiera Zełęskiego, kiedy buńczucznie mówiąc o tym, że jeżeli Rosjanie, mówiąc, prezydent Duda powiedział, że jeżeli Rosjanie będą się wycofywać z Ukrainy, on zadzwoni do Zełęskiego, prosząc go, aby Ukraińcy nie bombardowali wycofujących się wojsk ukraińskich. Pomijam absurd w ogóle takiego stwierdzenia publicznego i tego typu um, wypowiedzi wypowiadanych Poważnie przez głowę państwa polskiego, no to prezydent, to właśnie Wołodymyr Zełenski odpowiedział mu, że może być zajęty, że połączenie może być zajęte, że może nie odebrać takiego telefonu. Pokazał miejsce w szeregu prezydentowi Polski. Człowiek, który no powiedzmy, że stoi na czele państwa ukraińskiego, Pokazuje miejsce w szeregu głowie państwa polskiego. Coś niewyobrażalnego, w jaki sposób został potraktowany Andrzej, Andrzej Duda. Oczywiście można to wszystko obrócić w żart, powiedzieć, że to były takie żarty. Problem polega na tym, że była to oficjalna konferencja prasowa i zresztą zobaczycie Państwo pod, pod koniec tej części, tej części dzisiejszego podcastu całą tę całą wypowiedź. To jest niezwykle niebezpieczna sytuacja, ponieważ doskonale wiemy, że Ukraina tej wojny nie wygrywa. Ponad 20%, około 20% terytorium Ukrainy jest w rękach rosyjskich. Mówimy o terytorium Ukrainy de Jure z 1991 roku. To jest około 125 tysięcy kilometrów kwadratowych Ukrainy. Szans na zwycięstwo praktycznie Ukraina dzisiaj żadnych nie ma. Także no, mamy sytuację bardzo trudną i wiemy, że ten gniew Ukraińców, gniew wojskowych, funkcjonariuszy ukraińskich, no, będzie się gdzieś musiał skanalizować. W mojej ocenie jest bardzo prawdopodobne, że Ukraińcy po przegranej wojnie zwrócą się, przynajmniej część Ukraińców zwróci się przeciwko Polsce, zwróci swój gniew przeciwko Polsce i obarczy, będzie chciało obarczyć Polskę właśnie odpowiedzialnością za przegraną wojnę. Pamiętajmy, że Niemcy mają doskonały PR, świetnie zorganizowaną propagandę swojego aparatu. Państwowego, lansują się jako drugie państwo zaraz po Stanach Zjednoczonych, które wspiera Ukrainę. Co wiemy, jak, jak wygląda tak realnie? Natomiast Polska niestety no, przybiera postać takiego, można powiedzieć, chłopca do bicia, takiego kozła ofiarnego. To jest niezwykle niebezpieczne. No i biorąc pod uwagę to, że Polska jeszcze jest w tej awangardzie państw, które chciałoby włączenia NATO do wojny, do wojny na Ukrainie, no to to już jest w ogóle, stawia Polskę w bardzo trudnej sytuacji, gdzie większość państw świata po prostu się dystansuje wobec tak radykalnych ruchów. W czasie tego wywiadu z Arletą Bojkę prezydent Duda powiedział także bardzo ważne znamienne słowa że Polska nie brała udziału w negocjacjach z Rosją jeśli chodzi o wymianę szpiegów, wymianę więźniów, tę wymianę dokonaną na lotnisku w Ankarze. Czyli tak naprawdę pokazał prezydent Duda, że Polska jest zaledwie instrumentem, jest przedmiotem w polityce amerykańskiej, jest przedmiotem w polityce mocarstw. Po prostu przyszedł rozkaz, przyszły wytyczne z Waszyngtonu, że Polska ma Wypuścić więzionego, podej, oska, oskarżonego, czy właściwie podejrzanego, bo akt oskarżenia wpłynął już po całej wymianie. Pawła Rupcowa, oficera, jak się, jak wiele wskazuje oficera wywiadu rosyjskiego, ma wypuścić go po prostu z aresztu, i gdzie miał być Rubcow, właśnie wymieniony w, w, tej, w tej największej po zimnej wojnie wymianie więźniów szpiegów. Polska otrzymała takie wytyczne i no, z naruszeniem prawa, wiele wskazuje na to, że z naruszeniem prawa Rubcow, Welpablo Gonzalez opuścił polski. Areszt. Nie było właściwie podstaw prawnych do tego, no przecież sąd nie zwolnił nie, zwo, nie zwolnił Pawła Rupcowa, zostało to, ta decyzja została podjęta przez premiera za wiedzą i zgodą, jak wszystko wskazuje, prezydenta, zgodnie ze słowami samego Andrzeja Dudy. To pokazuje, jak Polska jest instrumentalnie traktowana, i niestety to dobrze na przyszłość nie wróży. To pokazuje, że Polska może być użyta równie dobrze instrumentalnie w eskalowaniu napięcia w tej części Europy. A pamiętajmy, że wojna na Ukrainie to nie nasza wojna. Ktoś kogoś napada. To, ktoś to musi liczyć się z tym że na kogoś, to musi, to musi liczyć się tym, że do uwagi, straty. Że stanę, będzie pobyty. To jest ten, kto się z tym nie liczy. I to jeżeli jaki nie bierze tak. tego do uwagi że Rosjanie zrobią Ale to, co tak, powinni zrobić, a mianowicie będą a top wracali top, top. do domu i rosyjskie wojska będą wycofywały się z Ukrainy. Wychodzić z Ukrainy. Jeżeli będzie tak, że wojska ukraińskie będą wtedy atakowały wycofujące się wojska rosyjskie, które wyraźnie będą się wycofywały, to pierwszy wezmę za telefon i zadzwonię do pana prezydenta wołody Zeleńskiego i powiem, nie bombardujcie ich, kiedy się wycofują, zostawcie ich. Niech wracają do domu. мають хай йдуть додому. Я можу обіцяти це російським солдатам, що тоді я, президент України, підтримую підтримує Україну, візьме трубку і позвонив до президента України, щоб він не бомбив російських солдатів, які повертають додому, які просто хочуть вийти додому, і яким зрештою дозволили повернутися додому. Але до часу, коли Росія атакує Україну, на війні, яку сама розпочала, то мусить Зрати до уваги, те, що той, хто від мечем воює, від меча гине. А якщо буде зайнято? Так буває, я... ти сам президент, і я президент. Так може статися, ти мені дзвониш, а у мене зайнято. Przed ostatnim odcinku podcastu geopolitycznego komentowałem jeden z wpisów sztabu generalnego wojska polskiego w serwisie X na dawnym Twitterze chodziło o wpis, gdzie sztab generalny lansował hasło. Cytat, to nasza wojna. No, to było skandaliczne, i takie włączanie się sztabu generalnego w działania propagandowe, w działania czysto polityczne, tak naprawdę no, budziły. Naprawdę poważne zaniepokojenie, ale można było to potraktować jako element żartu, chociaż no żarty w przypadku tak ważnej instytucji planistycznej, centralnej instytucji planistycznej w wojsku polskim, no raczej nie przystoją. Natomiast okazuje się, że to nie był przysłowiowy wypadek przy pracy, tylko konsekwentne, konsekwentny plan. Sztab generalny realizuje widać konsekwentny plan, włączanie się w działalność propagandową, działalność polityczną, propagandową i mamy kolejny wpis w serwisie X, 26 sierpnia 2024 roku, zatytułowany cytat Dlaczego to też nasza wojna? Wszystko w konwencji opatrzonej hashtagami psychoodporni i dezinfoodporni, cokolwiek miałoby to oznaczać. No i mamy takie kwiatki, jak na przykład taki cytat, będziecie Państwo mieli na swoich ekranach tutaj zrzuty z ekranu. Mamy cytat, Ukraina jest dziś przed murzem nowej, starej Bolszewii, tak jak kiedyś Polska. 15 sierpnia 1920 roku. Mówiąc o motywach agresywnego działania Rosji, nie możemy patrzeć na to państwo przez pryzmat naszej cywilizacji łacińskiej, ponieważ obszar ten jest wynikiem rozwoju cywilizacji turańskiej z mieszanką bizantyjskiej. Koniec cytatu. Za chwilę przejdę do dalszej części. No to przyjrzyjmy się temu, czy Ukraina rzeczywiście jest dzisiaj jakimkolwiek przedmurzem. Spójrzmy na to, Czego produktem dzisiaj, jakiej cywilizacji jest produktem dzisiejsza Ukraina? Na pewno nie jest produktem cywilizacji łacińskiej. Widać oczywiście tutaj nieudolne próby nawiązywania do świętej pamięci profesora Feliksa Konecznego, ale ktoś, kto pisał ten wpis, nie ma żadnego pojęcia na temat dzieł Feliksa Konecznego i jego teorii cywilizacji. Jest to wyrwane z kontekstu, jest to wyrwane w ogóle z całej teorii cywilizacji Feliksa Konecznego, po to, aby stworzyć z tego pałkę do uderzenia w przeciwników politycznych. Bardzo źle się dzieje, że sztab generalny Wojska Polskiego wchodzi w takie buty. Przejdźmy do Ukrainy. Czy Ukraina jest dzisiaj jakimkolwiek przedmurzem? Jak to określono, nowej, starej Bolszewi. No, oczywiście, że nie jest żadnym przedmurzem. Ukraina jest państwem przesiąkniętym korupcją. Świadczą o tym liczne raporty międzynarodowych organizacji. Ukraina jest krajem postsowieckim, z mentalnością postsowiecką całych elit, całego establishmentu politycznego. Jest krajem niedemokratycznym, jest krajem oligarchicznym, jest krajem będącym wytworem, jest społeczeństwo ukraińskie, jest wytworem cywilizacji turańskiej, o czym zresztą doskonale pisał Felix Koneczny. Dziedzictwo kozaczyzny, dziedzictwo organizacji ukraińskich nacjonalistów, ukraińskiej powstańczej armii to jest kwintesencja cywilizacji turańskiej w rozumieniu Feliksa Konecznego. Kult ludobójców, takich jak Stepan Bandera, Roman Szuchewicz, Ukraińska powstańcza armia, właśnie organizacja ukraińskich nacjonalistów, blokowanie ekshumacji. Bestialsko wymordowanych polskich kobiet i dzieci, a jednocześnie zielone światło dla ekshumacji żołnierzy Wehrmachtu, pokazuje, że dzisiejsza Ukraina jest, jest tak naprawdę, jeżeli już, to przejawem tego, co sztab generalny nazywa bolszewią, czy cywilizacją turańską. Jeżeli przyjmą, przyjąć ten sposób argumentacji i ten, tę figurę retoryczną przyjętą przez autora wpisu na profilu sztabu generalnego wojska polskiego, to właśnie Ukraina jest przejawem cywilizacji turańskiej, bolszewii i wszystkiego tego, co jest zaprzeczeniem cywilizacji cywilizacji łacińskiej. No, spójrzmy na to, co zdaniem sztabu generalnego ma chodzić w skład właśnie systemu odwrotnego od naszego zachodniego, jak to, jak to określił autor. Zdaniem, zdaniem autora. Zanim pracownika Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w, w systemie rosyjskim, nie ma poje, pojęcia demokracji i wolności jednostki. Jest system jest za, zarządzania przez strach. No to spójrzmy, jak to wygląda na Ukrainie. Czy na Ukrainie jest demokracja? Jest system oligarchiczny, system korupcyjny, system zarządzania przez strach. Spójrzmy na działalność SBU, spójrzmy na działalność, na działalność ukraińskich służb, spójrzmy na te wszystkie obrazki w mediach społecznościowych. Jak siłą zaciąga się do wojska tych ludzi, których nie stać na to, aby dać łapówkę i wykupić się od tego systemu przemocy. Dalej, kasta rządząca wykorzystuje społeczeństwo, a to jest cicho poddańcze. Spójrzmy, jak jest na Ukrainie. Przecież tam rządzi wąska kasta oligarchów. Proste. Kaprysy, pomysły wodza zastępują prawo. Czy dzisiaj na Ukrainie obowiązuje prawo? Czy obowiązuje konstytucja? 20 maja bieżącego roku wygasła kadencja prezydenta Wołodymyra Zełęckiego. Czy ktoś się tym przejmuje? Kaprys wodza, kaprys prezydenta dzisiaj jest prawem na, na Ukrainie. Prawda? Więc idąc, idąc dalej, czy nie ma pozwolenia na personalizm, wolny rozwój jednostki, no a jak wygląda to dzisiaj na Ukrainie? Jaki jest dzisiaj rozwój jednostki na Ukrainie? No i wreszcie cerkiew, zależna i poddana władza. A jak jest dzisiaj na Ukrainie? Przecież te wszystkie ustawy tak naprawdę ingerujące w autonomię związków wyznaniowych pokazują, że nie ma żadnej wolności religijnej na Ukrainie. No to jest absurd, to jest tak naprawdę pokazywanie rzeczywistości arebur. Na opak, to jest bardzo prymitywna propaganda którą niestety dzisiaj w mediach społecznościowych można spotkać na, na, każdym, na każdym kroku. Bardzo źle się dzieje, że Sztab Generalny Wojska Polskiego zaczął się bardzo intensywnie angażować w bieżącą działalność polityczną. Tak, jest to bieżąca działalność polityczna, jest to narracja stricte polityczna, jest to wyrywanie z kontekstu, całkowite przeinaczanie, przedstawianie, jak powiedziałem, arebur na opak teorii cywilizacji Feliksa Konecznego po to, aby uzasadnić pewnego rodzaju działania w sieci działania przygotowujące Polskę do wojny zresztą o tych przygotowaniach wielokrotnie mówili generałowie chociażby na czele z szefem sztabu generalnego wojska polskiego że Polska przygotowuje się do wojny no i jak widać próbuje się urabiać opinię publiczną tylko robi się to w sposób no, niezwykle nieudolny Niezwykle prymitywny i angażując Sztab Generalny jako centralną jednostkę planowania Wojska Polskiego do bieżącej narracji politycznej. To jest bardzo niebezpieczne, to jest z ogromną szkodą dla, dla Wojska Polskiego. I na koniec jeszcze jedna uwaga organizacyjna. Pytacie mnie Państwo bardzo często w wiadomościach prywatnych już od ponad roku, dlaczego nadal nie można mnie wspierać w serwisie patronite.pl. Otóż po włączeniu się przeze mnie w kampanię To nie nasza wojna, po mocnym nagłośnieniu naszego sprzeciwu wobec prób wpychania Polski do cudzej, nie naszej wojny, Mój profil autora w serwisie patronite.pl po prostu wyparował, został odgórnie zlikwidowany bez poinformowania mnie o przyczynach. No, przyczyny są oczywiście Państwu znane. Wszyscy twórcy, którzy są niezależni, którzy sprzeciwiają się próbom wciągania Polski do, do nie naszych wojen, są odgórnie cenzurowani. Ich możliwości funkcjonowania są ograniczane, dlatego też póki co przynajmniej mojego profilu tam nie ma. Natomiast można mnie wspierać na inne sposoby. Te są opisane na mojej stronie internetowej leszeksykulski.pl. Ukośnik wesprzyj. Zawsze w każdym odcinku w opisie też są te, te, te możliwości wspierania. Tutaj mogę Państwu powiedzieć, że wszystkie środki zgromadzone w ciągu najbliższego tygodnia przez Zrzutkę, serwis Zrzutka.pl, moje, moje konto tam, będą przeznaczone na wydanie audiobooka, wersji audio mojej książki Myśl geopolityczna Aleksandra Dugina, jest już przygotowane drugie wydanie, poprawione i uzupełnione, które jeżeli wszystko dobrze pójdzie, będzie jako e-book również nieodpłatnie udostępnione w sieci, także wspierając mnie, również wspieracie Państwo tutaj niezależne badania i, 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 i promocje geopolityki i niezależnego myślenia geopolitycznego, zachęcam do, do wsparcia, link w opisie. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia.